Dzień dobry. Dzień dobry. W ramach targów książki BookTarg mam niesamowitą przyjemność spotkać się z dwiema pisarkami, których książki rozpalają wyobraźnię dziesiątek tysięcy dzieci w całej Polsce. I są z nami alfabetycznie pani Justyna Bednarek, autorka m.in. Babcochy, Pięciu sprytnych kun i całej serii książek o przygodach dzielnych skarpetek, a także pani Galewska Kustra, autorka pośród innych tytułów bardzo popularnej serii o małym Puciu i jego rodzinie. Pucio umie opowiadać, Pucio na wakacjach, Pucio ćwiczenia z mówienia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Spotykamy się wirtualnie z dość oczywistych powodów, więc na początek może proszę mi powiedzieć, jak sobie panie radzą w tej przymusowej ogólnopolskiej kwarantannie z tym całym social distancing, czy może w tym Pucia udało się gdzieś wyjechać do rodziny w góry, albo może jak skarpetki znalazły panie tajne przejście pod pralką i gęstą przedostały się do jakiegoś lepszego miejsca, gdzie nie, wirus nie występuje. Skarpetki wbrew zakazom, gdzieś tam chodzi, uciekły. Alfabetycznie odpowiadam. No, ja mam o tyle fajnie, że mam ogródek obok domu, w związku z tym przejdę dwa razy wokół domu i już jestem na spacerze. Do lasu mam po przekątnej 7 metrów, także moja kwarantanna nie była taka przykra. Natomiast wczoraj wypuściłam się nieco dalej, bo pojechałam na Podlasie trochę połazić po łąkach, także no, w moim przypadku nie było tak źle, jeśli chodzi o poruszanie się po świecie. Super. U mnie podobnie, nie do mnie ogródek, tylko blok, ale koło tego bloku park i las, więc też nie jest najgorzej. Chociaż moment był kiepski, kiedy nie można było do niego pójść, a było na wyciągnięcie ręki i syn mówił mi, że chce iść na spacer i wtedy musiałam... Tak daleko, tak blisko. Tak, w jakiś dokładny sposób tłumaczyć, dlaczego na ten spacer nie idziemy. No to wtedy było rzeczywiście przeciężko, ale generalnie jest w porządku. Super. A czy ten czas jest jakąś taką chwilą na odpoczynek, czy wykorzystują... Przepraszam, że się śmieję. Ja rozumiem, bo też wszędzie czytałem o tym, że to jest wreszcie czas, żeby nadrobić zaległości książkowe, obejrzeć wszystkie seriale, nic z tego nie udało mi się zrobić. Nie wiem, jak panią to wychodzi. No jak ktoś ma małe dzieci, to ja nie wiem, to chyba nie. Tak. Ja wpadłam w czarną dziurę, można powiedzieć, jeśli chodzi o jakieś konstruktywne działania, to guzik z tego wyszło. Na początku jeszcze, jak ta kwarantanna no, nie trwała zbyt długo, to pokończyłam jakieś obligatoryjne roboty bardzo pilne. No i miałam taki zamiar, żeby wreszcie dać upust wszystkim takim chęciom pisarskim, które we mnie były od dawna tłumione, ponieważ miałam rzeczy, tak zwane obligi na już, ale niestety kwarantanna i zamknięcie takie społeczne nie sprzyja w moim przypadku, nawet nie to, że kreatywności, bo ja wiedziałam, co chcę zrobić, tylko takiej no, uporządkowanym działaniom. O, to jest chyba najlepsze określenie tego. Popadłam w totalny chaos, a tego chaosu nie brakuje mi na co dzień również, więc jeżeli jeszcze się dodało do tego taki rozgardiasz wewnętrzny spowodowany pandemią, to już w ogóle klapa. Rozumiem. U mnie trochę inaczej, chociaż pamiętam, że w jakimś jednym momencie też nawet z Justyną się kontaktowałyśmy i ja też potwierdzałam, że u mnie taki był moment trochę takiej też czarnej dziury, ale ona wynikała z takiego trochę lękowego stanu, bo nie ukrywam, że to jest chyba, wszyscy przechodzimy przez jakiś taki proces godzenia się i rozumienia tej sytuacji. Ciekawy zresztą pewnie dla badaczy proces, no u mnie na początku wywołał takie mocne stany lękowe i po prostu no lęk o rodzinę, o zdrowie i tak dalej. No myślę jak u wielu osób, także na początku rzeczywiście trudno było mi oderwać w ogóle myśli od tej sytuacji i się skoncentrować na czymś innym w taki rzeczywiście sensowny, przynoszący efekty sposób. Ale gdzieś tam się do tego zmusiłam w miarę regularnie, na tyle na ile warunki pozwalały, oczywiście
mimo że był taki moment, że nie wolno było wychodzić z domu, tylko do pracy. No ja przechodziłam taki krótki dystans do swojego biura, z nikim się nie kontaktując i po prostu pracowałam. Także mi się udało zakończyć to, co i tak, przyznaję, po raz pierwszy wydawca nie był mną zachwycony, bo zawaliłam po raz pierwszy termin, ale udało mi się. Także zakończyłam pracę nad kolejnym płuciem i nad wieloma innymi rzeczami, a teraz dałam sobie chwilę oddechu i zaczynam robotę nad kolejnymi sprawami. Ale nie było łatwo. Był taki moment rzeczywiście, że to było dość trudne myśleć o czymś innym, bo to było takie wchodzenie na różne media społecznościowe, a to na jakieś strony czasopism, sprawdzanie, co się dzieje, jaki jest stan na dzieci. To nie sprzyjało za bardzo myśleniu o czymkolwiek innym. Rozumiem. To może w takim razie już zostawmy temat epidemii na wydarzenie mniejszego. Na początek może książki, literatura, po to się tutaj spotkaliśmy. Proszę opowiedzieć, jak wyglądała droga pań do literatury i do literatury dziecięcej w szczególności. Może od samego początku, czy ktoś w dzieciństwie czytał panią książki, czy może od wczesnych lat wymyślały panie niestworzone historie w głowie i zaczęły je spisywać? Czy może było jakieś takie pojedyncze wydarzenie, które okazało się katalizatorem dla całej kreatywności? Jak to wyglądało pani? No teraz pani Marta na początek. Jej. Takie trudne. No jestem w sytuacji takiej jak w szkole, że jak pada trudne pytanie, to się właśnie liczy na to, że mimo że się jest w pierwszej ławce, to że tam z tyłu ktoś zostanie wywołany. No dla mnie ta droga do pisania i do bycia autorką książek dla dzieci jest taką. No wzbudza we mnie niejako wzruszenie, albo staram się nie popłakać. Dlaczego? Dlatego, że ja zajmowałam się wieloma rzeczami, które zawsze miały związek z dziećmi i ja zawsze tak śmiałam się sama z siebie, że trochę jestem takim dzieciuchem, jestem dziecinna. Uwielbiałam miejsca typu księgarnie dla dzieci, choć w pewnym momencie u nas w kraju wcale ich wiele nie było, ale takie księgarnie butikowe, w których powiedzmy dział dziecięcy był rozbudowany i w których można było w przyjemny sposób usiąść i po prostu zapaść się w te książki i w inny świat. I zawsze pamiętam, mówiłam, że jak jestem w takich miejscach, to mi się wydaje wszystko możliwe. Jakiś taki po prostu optymizm we mnie wtedy wstępował, niezależnie od sytuacji. A droga była taka, że pracowałam z dziećmi, chciałam zrobić coś, co było mi potrzebne w zasadzie do pracy. Miałam taką wiarę w to, że to coś, co wymyśliłam, jest potrzebne i potrzebne być może większej ilości rodziców niż tylko rodzicom, którzy mają jakieś kłopoty związane z rozwojem dziecka i potrzebują jakichś materiałów. No więc sobie takie rzeczy wymyślałam i pukałam po prostu do drzwi wydawców, wierząc, że to, co wymyśliłam, jest dobre. Oczywiście nie miałam świadomości, że taka duża ilość osób się tym zainteresuje, ale gdzieś miałam wiarę, że to jest w porządku, że to jest dobry pomysł. No i teraz jestem w takim miejscu, że w zasadzie to mi przysłoniło bardzo wiele działań zawodowych, które też prowadziłam, bo w zasadzie tu już brakuje rąk. No my jesteśmy z Joanną tylko dwie i te ręce są cztery, głowy dwie i naprawdę brakuje czasu nad realizacją tych wszystkich pomysłów, które mamy. Ale to jest dla mnie taka piękna osobista historia, bo robię coś, co kiedyś wydawało mi się takim marzeniem po prostu i widzę to jest dla mnie też cudowne, jak na przykład wchodzę do takich księgarni, które naprawdę uwielbiam. Jest na przykład taka księgarnia w Krakowie Lokator, to jest nie tylko księgarnia, którą uwielbiam, zresztą nieraz tam siedziałam pisząc płcia, pracując nad materiałem. No i teraz widzę, że tam jest moja książka, no to co jest takie po prostu. Spełnienie marzeń. Miłe, tak, strasznie miłe. Pani Justyno? No, ze mną było troszkę inaczej, ponieważ ja odkąd pamiętam, chciałam być pisarką po prostu, chciałam tworzyć literaturę. Nie wiedziałam jeszcze, jakiego rodzaju to będzie literatura oczywiście, ale no, ja miałam cudownego tatę, który był fantastycznym bajarzem i opowiadał mi właściwie co wieczór niestworzone historie, również bardzo, bardzo dużo mi czytał. A ponieważ mam 5 lat młodszego brata, więc się załapałam na chyba, nie wiem, 15 lat tego czytania, czytania i opowiadania w życiu. Bo najpierw mnie, potem Karolowi, człowiek udaje, że nie słucha, ale i tak słucha, więc tak to było.
pierwsze wierszyki, jakieś takie opowiastki własne układałam już w przedszkolu. Ostatnio miałam taką przykrą konieczność zlikwidowania mieszkania moich rodziców i znalazłam teczkę mojej mamy, w której były rozmaite moje pomysły i wierszyki zanotowane, kiedy miałam 5-6 lat. I kurczę, jak to przeczytałam, to pomyślałam sobie, no, jakby moje dziecko taki wierszyk napisało, to bym uważała, że coś z tego będzie. Jest szansa na powiedzenie? Że co, tak, tak. Szansa na powiedzenie? Na wydanie tych wierszyków. A na wydanie, nie, na wydanie to myślę, że nie, bo za mało tego jest, ale mogę powiedzieć wierszyk o żabie. To, powiedziała żaba żabie, nie chcę dziś się kąpać w stawie. Ja też nie chcę druga rzeczy, wolę dziś się kąpać w rzece. Ja też wolę, rzekła pierwsza, no i koniec mego wiersza. Ja myślę, że to jest taki wiersz, który by się bardzo wielu dzieciom podobał, bo ma krótki, Tak. Więc niepublikowana twórczość pani Justyny, tak. Tylko na Buktarg, zapraszamy. Jeżdżę na spotkania autorskie, to właśnie czasem recytuję te wierszyki. Natomiast ja jakby słowo, znaczy marzenie w czyn wprowadziłam bardzo późno, dlatego że pierwszą książkę, nie licząc jakiejś takiej próby, którą sama uważam za falstart, drobnej książeczki z wierszowanej, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei, to znaczy mniejsza z tym, ale czekałam dosyć długo, bo Skarpetki są tak naprawdę moją pierwszą książką dla dzieci i wyszły 5 lat temu, ja w tym roku kończę 50 lat, no więc można sobie łatwo policzyć, że to nie był wczesny debiut. No i właściwym katalizatorem była zmiana mojej sytuacji zawodowej, bo ja przez wiele lat pracowałam jako redaktorka dziennikarska, dziennikarka w babskich pismach rozmaitych. No i ta ostatnia praca nie była za fajna, to znaczy to się wiązało ze sprzedaniem gazety i ja trafiłam do wydawnictwa. Ja niestety byłam wicenaczelną, w związku z tym jakby byłam na pierwszej linii frontu i wiadomo, co się dzieje w takich sytuacjach, no nie było lekko. Koniec końców ja poczułam się zmuszona do rezygnacji z tej pracy i tak też się... No i też nie bardzo miałam pomysł, co z tym fantem począć. I wtedy pomyślałam sobie, kurczę, mam 45 lat, każdego ranka budzę się z myślą, że chciałabym być pisarką, a nie redagować horoskopy, przepisy i różne takie rzeczy. I że teraz po prostu postawię wszystko na jedną kartę. Teraz pierwszą książkę dla dzieci i po prostu puszczę ją w świat odważnie, bo ja też strasznie się bałam złego odbioru swojej twórczości. Jakby ten strach, myśl o tym, co będzie, jeśli to się nie spodoba, był paraliżujący dla mnie. No ale jakby udało się. To znaczy, te skarpetki się ewidentnie spodobały. Mówiąc skromnie, udało się. One się spodobały i teraz mam w zasadzie inny problem, mianowicie, czy kiedykolwiek w życiu uda mi się napisać coś, co spodoba się tak samo mocno jak skarpetki. Znaczy nie skarżę się na odbiór moich książek oczywiście, mam dużo przyjemności z kontaktu z czytelnikami i z recenzji, również z nagród, ale no jednak skarpetki to jest numer jeden cały czas, no i cieszę się oczywiście, nie ma się co skarżyć. Wyglądało u mnie. Bardzo dziękuję. To chciałbym też jeszcze zapytać o proces twórczy, że tak nazwę. Czy siadają panie do pisania, to ta historia już jest gotowa w głowie, czy jest powiedzmy pierwsze zdanie, a później to już puszczają panie wolno wodę fantazji i tekst się tworzy? To teraz na początek może pani Justyna. Bywa bardzo różnie. Czasem jest tak, że historia przyjdzie do głowy po prostu tak, że człowiek ma wrażenie, że to nie wiem, Pan Bóg, Duch Święty, muza, nie wiadomo co, jakieś częstotliwości kosmiczne przysłało całą historię i od razu ona jest. I tak było z tymi pierwszymi skarpetkami i tak było z babcochą na przykład.
A czasem przychodzi do głowy taka jakaś ogólna, mglista wizja i ja wtedy sobie pomagam tak, że sobie piszę plan, że planuję, co bym chciała zawrzeć. No i trzymam się go mniej więcej, dlatego że w trakcie pisania ci bohaterowie, ta historia, to wszystko zaczyna żyć własnym życiem i zaczyna się w pewnym sensie opowiadać samo. A poza tym wchodzi w to też życie. Coś mi się dzieje i myślę sobie, o, trzeba to przetworzyć na jakąś fajną część tej opowieści. Więc bywa tak, bywa śmak. O. Pani Marto? No u mnie też bywa tak i śmak, ale muszę przyznać, że w ogóle dla mnie to doświadczenie pisania, wymyślania historii jest ciekawe też z takiej perspektywy, że ja się śmieję, że nagle się znalazłam z drugiej strony, bo ja przez wiele lat, przez kilkanaście lat pracując akademicko na uczelni, zajmowałam się badaniem twórczości. Wprawdzie zajmowałam się badaniem w takim wymiarze edukacyjnym, bo badałam szkoły twórcze, ale prowadziłam też zajęcia z pedagogiki, z psychologii twórczości i o procesie twórczym dużo mówiłam w takim sensie teoretycznym, dużo o nim wiedząc. I nagle zaczęłam go doświadczać i to jest bardzo takie fajne doświadczenie dla mnie, ciekawe. Z tym, że u mnie to trochę jest tak, że to nie jest tak, że ja sobie siadam czy leżę i wymyślam. Oczywiście pewne pomysły czasami nachodzą mnie przypadkowo, czy są związane z tym, co powiedziała też Justyna, że to z takiego życia codziennego przychodzi, szczególnie u mnie w tej chwili, bo mam dwulatka w domu, no więc mam takiego małego płucia. W zasadzie istnieje, że jeszcze niedawno... Zazdrość. No, ale nie jestem wyspana, Justynko. Wiem, co pani teraz czuje, bo mam w domu trzylatka. No właśnie. To tak, macie bardzo fajnie. Nasza kwarantanna nie jest wcale taka... Jakiś wolny czas? Chyba czegoś takiego. Tak. Ja tylko chciałam do tego się odnieść, do tego dwulatka w domu, że ja w końcu zostałam mamą i w końcu też nie chcę powiedzieć, że wiem, o czym piszę, bo ja z dziećmi zawsze miałam kontakt, ale no to jest zupełnie inny poziom rozumienia też pewnych sytuacji. Także dla mnie, moje dziecko jest dla mnie teraz największą inspiracją i to, co on wyczynia i to, co on wymyśla i te problemy też, na które tak w dniu codziennym napotykam, zaczynają się rzeczywiście w książkach pojawiać. Zaczynam też inaczej pisać o emocjach. Też zauważyłam, że w ogóle zaczęłam wszystko teraz tak bardziej, jeszcze bardziej emocjonalnie trochę filtrować. Ale generalnie to jest tak, że ja w tym procesie twórczym, kiedy piszę płcia, jestem trochę nudziarą, dlatego że te książki związane z płciem, cała ta seria o płciu, początkowo miała być serią taką stricte logopedyczną. I już sam ten fakt powodował, że ja zaczynałam pracę nad książką nie od wymyślania miłych, wesołych historii, tylko na przykład od zbierania materiału wyrazowego, od myślenia o tym, jaki jest cel logopedyczny tej książki, jaki materiał wyrazowy tam się powinien pojawić, czy jakieś struktury gramatyczne, czy ja myślałam o języku. Mimo że no, na pozór no, książka jest jaka jest i ktoś może powiedzieć, no przecież prosta książka. I tak, to jest prosta książka, ale były na przykład takie części płcia, które naprawdę takie myślenie o metodyce książki było naprawdę żmudne. Zresztą na przykład Płcio na wakacjach to jest taka publikacja, która ma wymiar artykulacyjny i myślałam sobie, że to będzie jedyny płcio, którego nie uda się przetłumaczyć na języki obce, no bo przecież tu chodzi o artykulację. Okazało się, że wydawca chorwacki tak się zaparł, że zatrudnił logopedę, który poprzestawiał wszystko w płciu. Do tego stopnia poprzestawiał, ja zachodziłam w głowie, jak to jest możliwe, że ja nie musiałam niczego w fabule zmieniać, a ta fabuła jest osadzona na tym materiale przecież. Więc to byłam to tak na marginesie tylko. Także ten proces u mnie nie jest taki, taki romantyczny może jak się... Znaczy w ogóle proces twórczy jest średnio romantyczny, bym powiedziała, co się tak może komuś wydawać, ale rzeczywiście przyjemne są te momenty, kiedy nagle wpada się na jakiś pomysł albo zaczyna się kojarzyć jakieś odległe rzeczy, które nagle okazują się zderzać ze sobą i tworzyć jakiś taki bardzo ciekawy, inspirujący pomysł, który można gdzieś wpleść albo jakoś pociągnąć w książce. Bardziej różną formą i takim tekstem, gdzie rzeczywiście puszczałam wodze fantazji o wiele bardziej i to było takie luźniejsze, były książki o muszce Fefe, ale w tej chwili na razie no, musiałam z Fefe przystopować, bo jest za dużo pracy przy płciu, ale mam nadzieję do Fefe wrócić i
I tam rzeczywiście tak było. No i jeszcze te małe książeczki o płciu są takim już mniej metodycznym bardzo wytworem, więc tam rzeczywiście ostatnio, jak pisałam takie dwie małe, które się teraz ukazały, no to rzeczywiście to była czysta przyjemność i taka lekkość rzeczywiście tego procesu. To mam jeszcze jedno pytanie związane z tworzeniem książki. Zwłaszcza książki przeznaczonej dla małych dzieci, bo tutaj mam wrażenie też, że czasami równorzędnym dla tekstu jest obraz i ilustracje książki. Jakby wchodząc do księgarni, dziecko pierwsze co widzi na półce to jest okładka stworzona przez ilustratora. Jak wygląda praca pisarki i ilustratorki, ilustratora? Powstaje gotowy tekst i teraz się spotykają panie z panią Janną Kłos czy z panem Delatorem i mówią, słuchaj, musisz mi tutaj fajnie zilustrować, albo czy pojawia się ilustracja i trzeba coś zmodyfikować w tekście. I jak wygląda to sprzężenie? Pani Marto? A już miałam powiedzieć pani Justyno? Pani Justyno. Opowiedz Justyno. No, jest tak raczej, że powstaje tekst i ten tekst jest wysyłany do ilustratora, który jakby przedstawia swoją wizję. Ja mam takie przekonanie, że 2 plus 2 może się, 1 plus 1 może się równać 3, jeżeli w tym procesie twórczym daje sobie jak najwięcej wolności. Więc ja po prostu czekam, co zrobi ilustrator, czy będzie to Daniel Delatour, czy Paweł Pawlak, czy ostatnio pracowałam z Elą Wasiuczyńską i z Marianną Oklejak, wcześniej z Marcinem Minorem, Adamem Pękalskim. Mam to szczęście, że moim książkom towarzyszą naprawdę super ilustracje i fantastyczni ilustratorzy jakby nadają formę graficzną temu, co wymyślę. Natomiast nigdy nie ingerowałam w to, co oni zrobią. Właśnie dlatego, że wydaje mi się, że im więcej wolności, tym lepszy efekt. Owszem, czasem mi się zdarza, że coś tam sobie, nie wiem, jakąś konkretną scenę bardziej upodobam i wtedy chciałabym, żeby ona właśnie została zilustrowana i o tym mówię. A ilustratorzy prawie zawsze pytają, czy mam jakieś życzenia, więc ja wtedy o tym mówię. No ale też nie wywieram żadnej presji na to, jakby to miało ostatecznie wyglądać. Jeśli chodzi o moje książki, które zilustrował Daniel Delatour, to była pierwsza taka współpraca, no to my mamy o tyle fajnie, że się znamy naprawdę od wielu lat na gruncie towarzyskim. Więc kiedy ja pisałam Skarpetki, to już sobie wymyśliłam, że chciałabym, żeby to ilustrował Daniel. Znałam jego wcześniejsze ilustracje, które uważałam, że są fantastyczne, dowcipne, a też, co mówiłam kilka razy już w różnych rozmowach, no wydaje mi się, że mamy podobne poczucie humoru. W związku z tym, jak ja sobie wymyślę jakieś śmieszne rozwiązanie, to on to natychmiast wychwytuje i podbija rysunkiem. No i prawdopodobnie dlatego właśnie ten efekt jest niezły. Wszyscy mówią, że po prostu połowa tej książki to są rysunki, połowa książki o skarpetkach to są rysunki Daniela, a ja się z tym zgadzam. Pani Marto? No ja tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć, jak tylko to, że się zgadzam z tym, co pan powiedział i co powiedziała Justyna, to znaczy, że no jeżeli chodzi o książkę dla dzieci, no to ilustracje w naturalny, szczególnie dla młodszych dzieci, no to ilustracje w naturalny sposób są sprawą zasadniczą. I o ile ja jako autorka mogę mieć najlepszy na świecie pomysł na książkę i od takiej strony, mówię tu o tej swojej działce logopedycznej na przykład, od strony metodycznej i od strony historii, jakiejś fabuły, o tyle jeżeli
to nie będzie zilustrowane w taki sposób, że kupią to dzieci, a przede wszystkim też rodzice, bo pan wspomniał, że dziecko widzi w księgarni ilustrację. Ja sobie tak myślę, że dziecko tak, ale bardzo często to rodzic jest tym pierwszym, który te ilustracje widzi i też wybiera je jako wartościowe, bądź odrzuca właśnie jako te, których no, sam nie za bardzo je czuje. Tak? No, rodzice są tak aktywnymi uczestnikami tego czytania książek dla dzieci młodszych, że ja się też wcale nie dziwię, że my sami no, gdzieś stosujemy jakiś swój własny filtr poczucia estetyki i takiej wartości, która jest w ilustracji. Więc jeżeli to się nie wydarzy na poziomie ilustracji, coś takiego bardzo pozytywnego, no to nawet najlepszy pomysł jest totalnie spalony i stracony. Także w przypadku Pucia było tak, że i w ogóle mojej współpracy, bo w przeciwieństwie do Justyny, mam nadzieję, że kiedyś będę mogła też opowiedzieć o wielu ilustratorach, z którymi współpracowałam, tym bardziej, że nazwiska, które wymienia Justyna, no to są po prostu top ilustratorów. Ale teraz, no tak jak mówię, tej pracy jest taki ogrom w przypadku Pucia, że współpracujemy z Joanną. No u nas było tak, że ja Joannę niejako sama znalazłam, to znaczy przeglądając książki i różne takie tak zwane ćwiczeniówki logopedyczne, znalazłam taką jedną, jedyną, która mi się podobała i która miała ilustracje ładne, bo cała reszta to są rzeczy, które są wydawane przez maleńkie wydawnictwa, tam nie ma finansów, żeby zainwestować w ilustratora, więc no wygląda to raczej średnio. A mnie się marzyły rzeczy i dobre metodycznie, i wartościowe estetycznie. I zobaczyłam pracę Joanny Kłos. Nigdzie więcej jej nie znalazłam, więc zaczęłam przeszukiwać cały internet w poszukiwaniu, kimże ta Joanna Kłos jest i jak się w ogóle dostać do tej Joanny Kłos. I po prostu zaczęłam bombardować autorkę tej ćwiczeniówki, którą Joanna zilustrowała tak pięknie. I przez tę autorkę otrzymałam adres Joanny Kłos i zapytałam, czy nie chciałaby współpracować, mimo że no, byłam absolutnie nikim, jeżeli chodzi o autorstwo publikacji dla dzieci. I się udało. No Pucio, jak ostatnio odbierałam nagrodę za tę ostatnią publikację, za Pucia piątego, jak ja to mówię, Pucio 5, czyli Pucio umie opowiadać, no to jak trzeba było podziękować, no to pierwsza osoba, najważniejsza, jaka przyszła mi do głowy, to jest ilustratorka. No bez ilustracji po prostu nie ma dobrej książki dla dzieci. Natomiast współpraca wygląda u nas w sposób po prostu cudowny. Ja mówię, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła. To jest pisanie książek dla dzieci i współpraca z Joanną. I to, co dla mnie jest fantastyczne i takie wartościowe, to to, że Joanna, na przykład Justyna mówi o tym, że pozwala na, no to jest proces twórczy, no przecież ilustrator jest po prostu artystą, który ma własną wizję tego tekstu, który został przedstawiony. I jak najbardziej się z tym zgadzam, natomiast to, co jest dla mnie absolutnie fantastyczne w tej współpracy z Janną, to jest to, że kiedy ja mam jakieś uwagi, a ja rzeczywiście mam, u nas w procesie wygląda to tak, że ja rzeczywiście jakby konsultuję te ilustracje, dlatego że my myślimy o tych książkach od strony metodycznej i takiej też percepcji, którą ma dziecko, od jego możliwości i potrzeb. Więc ja mam dość często jakieś uwagi, choć sobie wypracowałyśmy teraz taki model działania, że w zasadzie Joanna, mam wrażenie, już wie, na co zwracać uwagę. I bardzo rzadko mi się już teraz zdarza mówić: Joasiu, a czy mogłabyś, to też grzecznie proszę, tak? Bo to jest artysta, zgrany zespół się tworzy. Ale właśnie to, co jest fantastyczne, to to, że nie ma takiego zgrzytu, to znaczy nie ma takiej sytuacji, żeby Joanna poczuła się urażona, że no, ale dlaczego wycinasz moją twórczość po prostu, tak? No. Obydwie rozumiemy, że są pewne granice tego wpływu, ale też są pewne kryteria po prostu, którym obydwie musimy gdzieś tam sprostać i to tyle. I no myślę, że to gdzieś fajnie wychodzi w efekcie. Mhm. Okej, okay, dziękuję. To mam jeszcze takie pytanie. Już wspominaliśmy o tym, że mamy małe dzieci w domach, więc też siłą rzeczy tej literatury dziecięcej ostatnio przerabiamy sporo. I w, powiedzmy, że tej troszkę gorszej literaturze jest mnóstwo takiego prostego dydaktyzmu i bardzo cenię twórczość obydwu pań za to, że absolutnie nie ma nawet za grosz tego w pań książkach. Ja wiem. To jest takie no takie, że teraz dziecko przeczytało książkę i wie, że no, musi być grzeczny, myć rączki i się ładnie uśmiechać,
Ale niech się pan przyzna, pan by chciał, żeby pana dziecko po przeczytaniu książki grzecznie umówiło. Absolutnie nie, nie, nie. Nie. Jakie za grzeczne dzieci. Byłoby zbyt łatwo i zbyt nudno. Ale chciałbym troszkę to pytanie odwrócić. Czy mimo wszystko uważają panie, że literatura dla dzieci lub literatura w ogóle ma jakieś zadanie? Czy w książkach pani Marty to wiadomo, że chodzi też o te kwestie logopedyczne, ale jakby gdybyśmy teraz wzięli to w nawias, czy są jakieś takie rzeczy, które uważają panie, że ta litera musi przekazać, albo że panie tam specjalnie tworzą jakąś incepcję dla rodziców, dla dzieci, co chciałyby, żeby gdzieś tam kiełkowało w tych umysłach, czy to właśnie jakieś wartości, czy jakieś myśli, i jak to jest w pani twórczości? Pani Justyno? Wie pan, w momencie, w którym pada słowo musi, to już ja od razu mówię nie. Chodzi o, znaczy nie uważam swojej literatury za literaturę dydaktyczną. No, nie miałam takiego celu. To jest trochę tak, że ja się czuję artystką. Ja chciałam być zawsze artystką i uważam, że mam coś do powiedzenia światu. Tylko przez to, jaką jestem osobą, że jestem trochę infantylna, trochę no jakby w tym świecie dziecięcej wyobraźni cały czas żyję, to taka jest taki jest mój sposób ekspresji. Wybrałam sobie jako tworzywo literaturę dziecięcą po to, żeby mówić światu to, co dla mnie osobiście jest ważne. Jeżeli czyta pan powieści dla dorosłych, to nie zastanawia się pan, czy ona ma przekazywać jakieś ważne treści. A ona oczywiście ważne treści przekazuje. I dokładnie tak samo jest z literaturą dla dzieci. Ona przekazuje ważne treści, ponieważ autor uznał, że coś go zabolało, zbulwersowało i chce to otorbić słowami oraz ilustracjami. Więc oczywiście na początku powiedziałam nie, a teraz mówię tak. Ja chciałam przekazać dużo różnych rzeczy, nie wiem, pisząc na przykład opowiadanie o tym, jak skarpetka spotkała bezdomnego w parku, to po pierwsze to napisałam na skutek spotkania z takim prawdziwym bezdomnym, które mną w jakiś sposób w tamtym momencie wstrząsnęło, a po drugie wyobraziłam sobie, że opowiadając taką śmieszną historię o królu, który stracił królestwo i swoją ukochaną królową, a na końcu jeszcze nogę, sprawię, że być może w jakimś młodym umyśle zakiełkuje taka myśl, że ci ludzie, którzy wyglądają nieatrakcyjnie, brzydko pachną, no i w ogóle budzą głównie przestrach, mają za sobą taką historię, która ich doprowadziła do tego punktu. Nie chodzi o to, żeby się zaraz bratać, czy biec do takiego człowieka, no wiadomo, to jest niemożliwe. Natomiast żeby dać sobie taką wątpliwość, że może to nie jest nic zawinionego, że nie jest w 100% zawinionego, taki los. A z takiej myśli już bardzo łatwo przejść w późniejszym czasie do czynnej chęci pomocy. Więc no tutaj podałam taki przykład właśnie opowiadania z wartościami, które rzeczywiście taka była moja intencja, żeby to powiedzieć. Ale jednak... Ja też mam wrażenie, że na przykład można by babcochę i może bandę czarnej frotę nawet określić książkami feministycznymi. No może jeżeli pan tak uważa, to pewnie tak jest. Pewnie, no ponieważ ja piszę całą sobą, no to pewnie napisałam w taki sposób, nie myśląc nawet o żadnej ideologii, tylko no przemyciłam swoją wizję świata. Mhm. Ja muszę przyznać, że mam trudność w odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że to jest trochę jak...
To jest trochę jak z tym pytaniem, czy wychowując dzieci mamy jakieś cele, czy sam fakt, że zakładamy te cele, to już jest jakiś, niektórzy uważają, rodzaj to tak teoretycznie, pedagogicznie, przemocy wobec dziecka, bo my jakieś cele chcemy realizować na dzieciach. Czy da się w ogóle bez takich zakładania jakichś założeń wychowywać? To tak samo jest z nami. My możemy... Mam wrażenie, może mniej świadomi tego, może nieświadomie coś do literatury, którą wkładamy, ładnie mówiąc. Ja to robię świadomie, no choćby ze względu na ten cel metodyczny, jaką ma część moich książek, ale na pewno oprócz tej metodyki stricte językowej, zawieram w tych książkach te rzeczy, które no gdzieś się po prostu łączą z moim światopoglądem, postrzeganiem życia rodzinnego, czasami nawet w wyidealizowanej formie. Tu też absolutnie nie będę tego ukrywać. No i teraz pytanie, czy to jest dydaktyzm, czy nie? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia, no to czytelnicy to oceniają i muszą po prostu odpowiedzieć na to pytanie sobie, czy oni to kupują, czy im to odpowiada, czy nie. Ale kiedy piszę książkę dla dzieci, kiedy na każdej ilustracji pokazana jest sytuacja, w której dziecko wykonuje jakieś czynności dnia codziennego, w jakiś określony sposób się zachowuje, no to chciał, nie chciał, pokazuję w tej książce pewne rozwiązania, które moim zdaniem, zdaniem też dużej części rodziców, są dobre, dobre dla dzieci. No na przykład we mnie bardzo wiele nowych takich rozwiązań i odpowiedzi na ważne pytania spowodowało pojawienie się mojego dziecka na świecie, bo wcześniej na przykład na kartach płcia pewne rozwiązania stosowałam, ale nie miałam świadomości, że sięgam po rzeczy tak kontrowersyjne. No przecież to jest tylko książka, tylko i aż książka dla małych dzieci. Przecież to jest tylko i aż pokazana sytuacja, w której dziecko siedzi przy stole. A dziecko przy stole i sposób karmienia, sposób żywienia dzieci jest teraz tematem rozłożonym na czynniki pierwsze przez wszystkich rodziców. To jest temat, który zarówno rodzicom, jak i mnie, bo akurat z tym tematem miałam sporo kłopotu i miewamy jeszcze kłopoty z synem, z tym tematem nie z synem, spędza sen z powiek. I teraz pojawiają się sytuacje, w których rodzice nawet czasami zgłaszają się do mnie, żeby coś w tej książce zawrzeć, bo by chcieli, ponieważ ich dziecko tak naśladuje płcia, jest to taki autorytet, to żeby tam coś zawrzeć. Pani Marto, niech pani więcej pokaże, że on siedzi na tym nocniku. No. Więc to są tego typu sytuacje, ale ja to doskonale rozumiem. Ja wcześniej to rozumiałam, a teraz no to już w ogóle to rozumiem. Tak? Także ten dydaktyzm, jeżeli tak to już nazywamy, no, wydaje mi się, że on jest w jakimś sensie nieunikniony, ale najgorzej by było, gdybyśmy to robili w taki sposób no, wyrachowany jakiś bardzo. No to rzeczywiście, to paskudne by było i to chyba ten sam proces twórczy byłby strasznie nieprzyjemny wtedy też po prostu. Tak mi się wydaje. Kiedy myślałem o jakimś wspólnym mianowniku dla twórczości i pani Justyny, i pani Marty, tak pomyślałem o pewnej codzienności, może jakiejś magii codzienności. Z jednej strony Płcio jest książką, seria cała jest książką na wskroś realistyczną. Te wszystkie wydarzenia, które tam się dzieją, są takimi, z którymi zarówno i dzieci, i rodzice mogą się łatwo utożsamiać. Tam jest moja ukochana scena, kiedy zmęczona rodzina olewa wszystko i zamawia pizzę. Nie. No, wie pan, ja się narażałam, wymyślając tę scenę, faktem zamawiania pizzy. No, to właśnie jest temat żywienia dzieci, tak? Który jest tak kontrowersyjny, że jak ostatnio na Facebooku pokazałam zdjęcie mojego syna umazanego czekoladą i napisałam, że to jest pierwsze zetknięcie się z czekoladą, a ma 2 lata i 2 miesiące, to był komentarz negatywny, że jestem ześwirowaną terapeutką, która odmawia dziecku jedzenia czekolady. Ojej. Więc no to właśnie to. Tak, też lubię tę scenę, o której pan mówi. A nawiązując do książek pani Justyny, kiedy te skarpetki mają mnóstwo niecodziennych przygód, ale same jako przygody są najbardziej prozaiczne na świecie.
Zastanawiałem się właśnie, czy dostrzegają panie w codzienności jakąś tą magię, którą potrafią tak dobrze przekazać w książkach? Czy na co dzień gdzieś to się zauważa, czy to powstaje w twórczym? Pewnie gdybym nie zauważała, to trudno byłoby o tym opowiadać. Mój tata był archeologiem, czyli osobą mocno skoncentrowaną na przedmiotach. Wyczytywał z przedmiotów historię i jeżeli bym jakąś przeprowadziła taką, nie wiem, sekcję tych pomysłów, które zawieram w książkach, to być może z tego się to bierze, że ja faktycznie od zawsze myślałam o różnych przedmiotach w kategorii właśnie licznych, poplątanych historii, że coś za tym idzie. Ja mam taki fragment, dostałam od taty fragment starej rzymskiej głowy, który gdzieś kupił na Pchlim Targu. I on ma po drugiej stronie odciśnięty palec garncarza. Ten odcisk palca, on ma, nie wiem, parę tysięcy lat, no już więcej niż dwa na pewno. I to właśnie jest ten rodzaj magii, która bardzo silnie na mnie działa w mojej codzienności, więc być może z tego się to bierze, nie umiem powiedzieć tak na 100%, bo człowiek sam siebie aż tak nie analizuje, ale nie powiedziałam, wie pan, cały czas myślę o tym, że wymieniając ilustratorów, z którymi pracuję, nie wymieniłam Marty Kurczewskiej, z którą zrobiłyśmy wspólnie serię książeczek o Dusi i Psinku Świnku. Jest to być może najbardziej dydaktyczna część mojej twórczości, a jednocześnie właśnie Marta nadała przedmiotom, i to nie jednemu typu skarpetka, ale całej rzeszy rozmaitych przedmiotów, tyle magii, tyle dowcipu, że widocznie wśród twórców jakoś to jest nie wiem, atrakcyjne i dosyć łatwe, żeby ożywiać tę nieożywioną materię. Być może świat ludzi jest zbyt nudny, żeby się skupić na tym. No, w moim przypadku jest tak, że naturalny codzienność jest taka magiczna, może tak za wielkie słowo, ale to jest trochę tak, że ja pamiętam jeszcze, kiedy prowadziłam ze studentami zajęcia, takie tak zwane warsztaty kreatywności, to ja wtedy już po sobie widziałam, że największą frajdę sprawiają mi tak zwane ćwiczenia, brzmi okropnie, z gatunku tych pisarskich, takich, gdzie trzeba było coś w efekcie napisać, powstawał jakiś tekst. I uwielbiałam ćwiczenia, które polegały na przykład na tym, że dopisywało się osobowość przedmiotom, które się znalazło. Trzeba było wymyślić, znaleźć najnudniejsze przedmioty. To była czasami zakrętka od butelki, czasami worek na śmieci. I tworzyliśmy historię o tym worku na śmieci, który nagle stawał się profesorem introwertycznym na przykład i tak dalej. To były najlepsze ćwiczenia, jakie mi się zdarzały. Ja po prostu wsiąkałam w to i to było cudowne. Natomiast jeżeli chodzi o taką magię już bardziej dla młodszych dzieci, no to na co dzień, no nawet kiedy jemy z synem śniadanie, to mój syn, ja muszę cały czas opowiadać historię, to jest po prostu niesamowite, czyli mój syn na przykład mówi tak: mama, opowiedz mi o żuczku, no więc ja opowiadam o żuczku, mama, opowiedz mi o baranku, no to ja opowiadam o baranku, a opowiedz, jak baranek nie miał syropu klonowego na śniadanie, no to ja opowiadam, jak baranek i cały czas muszę wymyślać, więc my jakby ja i mój syn znajdujemy tę magię, ja nie mam wyjścia po prostu, no bo ja cały czas słyszę, że mam o tym opowiedzieć, także ostatnio poduszka też była ciekawym obiektem, bo cień rzucała na podłogę i zaczęliśmy ruszać w śmieszny sposób poduszką i robił się z niej potwór, a to coś tam, także no to jest wszędzie i myślę, że jak się... Ale to jest fajne, bo to jest nasza część wspólna w takim razie, ja już znalazłam, bo ja robiłam dokładnie to samo z moimi dziećmi właśnie. No. Niestety bardzo dorosłe, bo najmłodsze ma 18 lat, ale właśnie oni mi też tak samo jak pani synek zadawali, jak twój synek, zadawali mi takie zlecenia. Wymyśl bajkę o ziarnku piasku.
No i ja wymyślałam o samotnym ziarnku piasku wśród miliardów innych ziarenek i takich, albo o marchewce. Tak, to jest cudowne. To dzieci w takim razie są odpowiedzią na to pytanie, skąd się to bierze. Ja teraz wprost mi przychodzi do głowy jedna z ostatnich książek płciowych, bo teraz są takie dwie książeczki, Płcią mówi dzień dobry i Płcią mówi dobranoc. I ten, który jest do czytania na dobranoc, on w zasadzie zawiera w całości historię, którą ja opowiadałam swojemu synowi po raz setny, kiedy był taki etap, na szczęście minął, bo mój kręgosłup by już tego nie wytrzymał po prostu, kiedy usypiał tylko na rękach i musiałam go nosić, musiałam chodzić w tę i z powrotem. I chodziliśmy wzdłuż takiego wielkiego okna i te rzeczy, które, znaczy one są teraz skumulowane, bo myśmy je widzieli z różnych okien naszego mieszkania, te rzeczy, które tam są skumulowane w książce i o których opowiadam w tej książce, to były właśnie te, które widzieliśmy, czyli widzieliśmy, a to gdzieś w oddali dźwig, który buduje kolejny blok, a to widzieliśmy jakieś wejście do terenu zielonego, a wcześniej tam widzieliśmy w ciągu dnia wiewiórkę, a teraz jej nie ma, no więc musiałam cały czas wymyślać o historię, gdzie to wszystko się podziało, no więc tłumaczyłam, że jest ciemna noc i te rzeczy śpią. No i rzeczywiście on w końcu zasypiał, ale także ta książka to jest taka moja zdarta płyta opowiadana synowi. Dobrze, to chciałbym też przejść do kolejnego tematu, który gdzieś tam może już był napomknięty, a przy okazji nawiązać do pewnej sytuacji, pani Marto. Nie ma się czego bać. Wygrała pani w plebiscycie na książkę roku Lubimy czytać, z czego serdecznie jeszcze raz gratuluję. I jeszcze udało nam się zorganizować galę wręczenia nagród tuż przed wybuchem. Zamknięci w domach, prawda? Słucham? Kilka dni później zostaliśmy w zasadzie zamknięci w domach, dosłownie. Tak, tak. W ostatniej chwili udało nam się tę galę zorganizować. I kiedy dziękowała pani za przyznanie tej nagrody, wspomniała o tym, że to mamy czytają swoim dzieciom, na co Damiński się z panią troszkę przekomarzał, że przecież on jest tatą, a też tutaj troszkę muszę sobie z panem Mateuszem przybić piątkę, ja też dużo czytam z moim dzieckiem. Chciałbym zapytać może o taką zmieniającą się rolę, nie tylko ojca, ale w ogóle w postrzeganiu i ojca, i matki obecnie. Kiedy czytam pań książki, ci ojcowie są świetnymi ojcami. Spędzają dużo czasu ze swoimi dziećmi, opowiadają im, czy to będzie tata Pucia, czy na przykład tata małej B. Natomiast kiedy dochodzi do już takich bardziej obowiązków może domowych, to tutaj, kiedy tata małej B miał zrobić pranie, to szybko się zdekoncentrował. Jeżeli jakieś są prace wykonywane u Płcia, to zazwyczaj, nie wiem, to mama Płcia gotuje? Nie, nie. No właśnie jak pan pytał o dydaktyzm i o jakieś założenia, to no, to jest moje oczko w głowie. Tata, który jest pokazany jako ten, który robi bardzo dużo w domu. Nawet niektóre mamy mnie pytają, skąd, czym on się zajmuje, co będzie zresztą pokazane w kolejnym tomie i skąd ma tyle czasu na kontakt z dziećmi. No bo mama jest w domu, kiedy on pracuje, no to jak on pracuje, to skąd on, no to jest świat idealny, ale w tym moim idealnym świecie ojciec jest tym, który robi wszystko to, co i matka, no oprócz karmienia piersią i rodzenia. Mnie się wydaje, że u mnie jest podobnie, to znaczy jeśli chodzi o czytanie dzieciom i właśnie to już i opowiadanie bajek, no to już powiedziałam, że ja bazuję na swoich własnych doświadczeniach, gdzie to właśnie tata był tym rozbudzaczem wyobraźni. Natomiast nie mam takiego poczucia, żebym jakieś tutaj utrwalała stereotypy. Zupełnie nie to miałem na myśli. Wydaje mi się, że jakoś nie analizuję. Teraz trudno mi przeprowadzić szybką analizę, co robią mężczyźni, co
kobiety. No, też planując książkę w ogóle nie myślę o tym. Usłyszałam kiedyś na temat jednej z moich książek, że został zaburzony gender balance, bo jest przede wszystkim o chłopcu, a nie ma małej dziewczynki. I to też tak, że wydawca się domaga, że jak jest dziewczynka, to żeby dać jej do pary chłopca, żeby to było takie właśnie zrównoważone. Trochę żyć się odechciewa, szczerze, naprawdę. Się jak, już ja tego nie lubię, bo no, nie wydaje mi się, sam pan powiedział, że książki można powiedzieć, że są takie feministyczne w tym sensie, że są mocne postacie kobiet czy dziewczynek w tych opowieściach, więc nie ma takiego odbioru, a jednocześnie nie lubię z góry narzuconych jakichś tam takich koncepcji, żeby koniecznie ten świat naprawiać, czy rzeczywiście prezentować jakąś gender balance, żeby był zrównoważony. Mhm. Moim zdaniem to szkodzi twórczości. Rozumiem. Ja jeszcze tylko dodam, bo powiedział pan, że nie to miał pan na myśli, no to właśnie z tą sytuacją, od której pan wyszedł przy odbieraniu nagrody, było właśnie troszkę tak. I odnosząc się do pana przypomnienia tej sytuacji i do tego, co Justyna teraz powiedziała, to ja powiem, że u mnie jest trochę inaczej. To znaczy tak, ja się jawnie przyznaję do feminizmu, to po pierwsze. Po drugie, dla mnie bardzo ważne jest, żeby w książkach było pokazane pewne równouprawnienie, nie w sposób sztuczny, ale w sposób polegający na tym, że matka ma prawo do zmęczenia i do tego, żeby zadbać o jej komfort, ponieważ to ona urodziła dziecko, to ona jest na przykład w połogu i jej ten komfort jest potrzebny. Ja ogromnie cenię wszystkie te osoby, które obecnie, bo to jest taki nowy trend, mówią o macierzyństwie i o tym, co dzieje się z kobietą, również z ojcem, ale z kobietą pod tym względem fizycznym szczególnie, na początku, kiedy dziecko się pojawia, w tym pierwszym okresie. Bardzo cenię sobie teraz czytanie o badaniach nad tak zwanym czwartym trymestrem. Mhm. To są to tematy, które gdzieś mnie fascynują, no pewnie dlatego też, że sama je przeżyłam. I wiem, jak ogromne zmiany wprowadza pojawienie się nowego człowieka na świecie w organizm, w fizjologię, w psychikę kobiety. I wtedy, kiedy odbierałam nagrody, dziękowałam po prostu matkom. Ja im nie dziękowałam za to, że one czytają książki, bo przecież dla mnie jest zupełnie jasne, że czytają ojcowie. No przecież mój mąż również cały czas czyta mojemu dziecku. Także pan Mateusz Damiński wspomniał, że no przecież ja czytam płcia mojemu synkowi. Jasne, że tak. Ja tylko dziękowałam kobietom za to, że są tak dzielne, bo one często mówią o tym, co je boli i o tym, co przeżywają dopiero w jakichś czeluściach internetu i takich forów, na których czytam ich wypowiedzi. Natomiast kiedy gdzieś głośno, publicznie mówią o sytuacjach trudnych związanych z macierzyństwem, czy z porodem i tak dalej, co na przykład ostatnio też miało miejsce, ale nie będę się do tej sytuacji tak bardzo wprost odnosić, to często są wręcz hejtowane. To znaczy mowa jest o tym, że no przecież wiedziałaś, na co się decydujesz, teraz kobiety to są takie, a takie, bo dzieci nie chcą mieć i tak dalej. No to są oczywiście bzdury i gdzieś ten temat jest mi po prostu bardzo bliski, dlatego się teraz trochę do niego mocniej odnoszę. Bardzo dobrze w takim razie, że się pojawia częściej i też może przemyca go pani do swoich książek właśnie. Przynajmniej tak. Nie w taki ostry sposób, tak? Nie w ostry sposób, nie w ostry sposób, ale w ostatnim punkcie jest to dość zaznaczone. Tak, no dla mnie jest ważne, żeby w książce dla dzieci był pokazany ojciec, który gotuje obiad. Nic więcej, tak? To jest prosta rzecz i myślę, że dla mężczyzn obecnie, no chciałabym, żeby tak było. No ja nie mam w swoim otoczeniu takich mężczyzn, dla których ta sytuacja nie jest oczywista i jest już jakimś naruszeniem. No jeżeli by miała być, no to ja bardzo dziękuję. Dobrze, jeszcze powoli kończy nam się czas, więc jeszcze na koniec chciałem zadać kilka pytań. Przed tym spotkaniem napisałem na Facebooku wśród znajomych, o co znajomi, znajome lub ich dzieci chcieliby panie zapytać. Więc mam taką krótką listę pytań, jeśli można.
na początek do pani Marty, jak ma na imię Bobo? A nie wiem. No ja właśnie nie wiem. Konkurs trzeba rozpisać. Tak, no on zostanie. No w sumie to nie wiadomo, jak ma tak naprawdę na nie, przepraszam, już wiadomo, bo płcio też wszyscy pytali, ale co to ten, o co chodzi w ogóle z tym płciem? No i wymyślono, że to jest zdrobnienie od Płciosław. No Płciosław. I tak zostało, Płciosław. Natomiast Bobo, nie wiem, czy dostanie imię, jeszcze się zastanawiam. Mama i tata też jeszcze nie mają imienia. Tam powoli, większość rodziny już jest nazwana. A część jeszcze się nie ujawniła. Także jak będę miała takie poczucie, że o, to jest ten moment, żeby ujawnić, to ujawnię. Na razie okay. Nie. Pani Justyno, mam takie pytanie też. Jak duża jest dziura pod pani pralką? Znajomi chcieliby dostosować swoją dziurę pod pralką, żeby skarpetki mogły wygodnie uciekać. 20 na 15. 20 na... przekażę. Teraz będziemy mieć masowe zalania sąsiadów po prostu. To kolejne pytanie jest o Pucia. Czy zobaczymy, jak Pucio dorasta? Jak daleko w rozwoju będziemy mogli śledzić? Założenie jest takie, że Pucio zostaje przedszkolakiem, ale... Ja nie mogę na 100% odpowiedzieć. Na razie on w mojej wyobraźni i w takiej potrzebie pisania o nim nie ma na pewno więcej lat niż tak 5 mniej więcej. Oni jeszcze są w takich przedszkolnych powijakach. Misia jest na końcu, gdzieś pewnie za chwilę wyfrunie może do szkoły. Starszaki. Tak, a Pucio jest od niej młodszy o te 2 lata, no bo kolejne 2. Także mama tam miała dość ostry okres. Ciągle. Tak. No. Bardzo podziwiam rodzinę Pucia, że tam kilka dzieci, pies i kot i jeszcze nikogo nie wywieźli. Dokładnie tak. Ostatnio moja przyjaciółka powiedziała mi, słuchaj, bo są w trzeciej ciąży, słuchaj, właśnie dotarło do nas, że jesteśmy modelową, za chwilę będziemy modelową płciową rodziną. Mówię, nie kochana, zresztą musi tu mieć psa i kota. Ona mówi, chyba zwariowałaś. No to jest właśnie to idealizowanie świata w książkach. Ja sama teraz bardzo podziwiam mamę Pucia, którą wymyśliłam, bardzo. Także nie odpowiadając już na pytanie, nie wiem czy Pucio będzie starszy. No jak się okazuje, niczego nie wiem. Nie wiem, jak ma na imię Bobo, nie wiem, czy Pucio będzie starszy. Tak to wygląda. Okej. Okay. To mam pytanie jeszcze o skarpetkę. Już wspomniała pani o tym opowiadaniu o tęczowej skarpetce, która spotkała bezdomnego króla. Więc jest pytanie od małej Haneczki, córki. Ona ma bardzo konkretne pytanie. Skarpetka, czy ona potrafi latać, czy też unosi się jak chmurka? Jakie piękne, jak ładnie. Skarpetka, przez to, że jest pusta w środku, jeśli powieje wiatr, może wykorzystać właśnie te prądy powietrza i unosić się, no nie ma skrzydeł, ale właśnie te prądy powietrza ją unoszą, troszkę jak chmurkę. Okej, okay, przekażę, dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie jedno drobne pytanie. Mówiliśmy już o tym, jak literatura kształtowała panie od samego wczesnego dzieciństwa. Poproszę o jednego bohatera z książek, które panie czytały w dzieciństwie, którego umieściłyby panie w swoich książkach. Ja, jak jestem pytana o jednego bohatera w ogóle z literatury dla dzieci, którą mi czytano, a mi czytała przede wszystkim moja babcia, no to Marek Piegus, to jest mój ukochany bohater. Ja bym mogła go umieścić w książkach moich, ale to mi się musiałabym rzeczywiście posłać do szkoły, no bo jednak Marka Piegusa widzę jako kolniaka, który ma problemy ze wszystkim. Może Misia by mu troszkę pomogła się ogarnąć. Dziękuję. A ja muszę powiedzieć, że w pewnym sensie umieściłam w skarpetkowej wersji swojego ulubionego bohatera z dzieciństwa, którym był Sindbad Żeglarz oraz jego wuj Tarabuk, straszliwy wierszokleta. Cała Czarnej Frotę, oczywiście tam nie ma jakichś bezpośrednich odniesień do Sindbada Żeglarza, ale no, sama wizja podróży oraz skarpetki, która jest poetą beznadziejnym,
która się nazywa Kubarat, a Kubarat to od końca Tarabuk, no to w pewnym sensie zrobiłam to, o co pan zapytał. To już jest też odpowiedź na pana pytanie. I już zupełnie podsumowując, pytanie, które powtarzało się najczęściej wśród znajomych, kiedy następne skarpetki, kiedy następny płcio? Następny płcio późną, mam nadzieję, że późną jesienią, bo tak jak mówię, zawaliłam termin i teraz w ogóle sytuacja jest taka troszkę trudniejsza, więc być może pewne terminy się poprzesuwają i płcio, dwa nowe płcie teraz się pojawiły, dosłownie kilka dni temu, te malutkie, czyli płcio mówi dobranoc i płcio mówi dzień dobry, natomiast ten duży płcio, taki klasyczny, późna jesień. A czy możemy czekać na... No więc chyba podobnie, to znaczy takie są marzenia i plany. Jak to będzie, to oczywiście się okaże, bo nie wiadomo, co się wydarzy jesienią, ale ja jestem w trakcie pracy nad czwartą częścią skarpetek, która będzie poświęcona jednej ze skarpetek, która wystąpiła już w dwóch tomach, czyli skarpetce detektywowi. Pinkertonowi właśnie, no i Pinkerton będzie miał zadanie do wykonania. Nad tym zadaniem teraz pracuję i muszę powiedzieć, że właśnie w trakcie naszej rozmowy pani Marta mi podrzuciła jeden super pomysł i cały czas myślę, jak tutaj wykorzystać historię warsztatów literackich, w trakcie których się nadaje osobowość różnym przedmiotom, żeby komiczny efekt tego wykorzystać w tej czwartej części skarpetek. No, to jest chyba wymarzone zakończenie tej rozmowy. Naprawdę, wyobraźcie sobie, że nadaje się osobowość psychopatycznego mordercy na przykład workowi na śmieci i ten work się wkurza i rusza w ślad za tym, który mu taką osobowość nadał. No. Samograj, tak. Po prostu to leży na ukryciu. Ale to naprawdę, słuchajcie, to ćwiczenie to zawsze było na tych warsztatach kreatywności samograj, bo zawsze zaczynaliśmy pytaniem, kto kiedyś coś napisał na przykład dla dzieci. Ja wtedy jeszcze nie marzyłam nawet za mocno o pisaniu dla dzieci, w czym innym siedziałam. I wszyscy mówili, że nie, no czytają książki gotowe, raczej tak no średnio, czasami coś wymyślą, ale tak, żeby coś napisać, nie, to trzeba umieć. Po czym po mniej więcej pół godziny okazywało się, że każdy, kto siedział na sali, miał wymyśloną historię. No. Więc to tak, to było budujące dla mam, które nigdy nic nie napisały, nagle się okazało, że no każdy z nas może tak naprawdę, tylko trzeba się skupić na takich rzeczach naprawdę prozaicznych czasami i z nich coś upleść, to jest strasznie fajne. Pozwólmy sobie wszystkim opowiadać historię. Mhm, dobre zakończenie. Pięknie panią w ciężkich czasach. Tak, zwłaszcza w takich czasach. Bardzo panią dziękuję za rozmowę, to była ogromna przyjemność. Czekam w takim razie z niecierpliwością na kolejne książki. Będą zaczytywane do... Bardzo dziękuję. Ja też bardzo serdecznie dziękuję za miłą rozmowę. Do widzenia. Do widzenia.